Tło kreacji. Epizod 42. Mówi Thomas Lee. Witam cię serdecznie w kolejnym epizodzie Źródła Kreacji. 42. epizod. Miło mi to słyszeć. Dziś może wyjdzie krótszy. Dlatego, że od pewnego czasu noszę się z taką chęcią przedstawienia tobie zupełnie nowego, albo przynajmniej w sporej mierze nowego bloku zagadnień. Takie świeże, odświeżone spojrzenie na prawo przyciągania, na sekret, potęgę podświadomości. I początkowo nosiłem się z zamiarem, żeby skonstruować taki jeden większy, kompleksowy wykład, odcinek, epizod Źródła Kreacji w tych tematach. Ale z drugiej strony byłem świadomy tego, że całe to zagadnienie cały czas jako, że mnie frapuje, ono się dynamicznie rozwija z dnia na dzień, dochodzą jakieś dygresje, ciekawostki i tak dalej, więc zamykanie tego w jednym pudełku naraz byłoby ograniczające, już nie mówiąc, że jakoś czasowo kto wie ile to by wyszło godzin, jakbym miał tak naraz wszystko nagrywać, więc postanowiłem to rozbić na takie mniejsze epizody Źródła Kreacji, dokładnie tak jak zrobiłem z cyklem medytacyjnym, dedykowanym praktyce medytacyjnej, specjalny cykl Źródła Kreacji. On jeszcze trwa, nie został jeszcze zamknięty, jeszcze trwa i są specjalne, w ogóle odseparowane odcinki Źródła Kreacji dedykowane medytacji. Jeżeli więc medytacja cię interesuje jako taka, to tak dla ciekawości, jakiś czas temu powołałem do życia cykl medytacyjny, któremu przyświeca taka idea, żeby przedstawić medytację, jak to powiedzieć, zdemitologizować ją, o, może tak, czyli pozbawić mitu całej tej otoczki, że to jest jakieś coś, co wymaga jakiejś wiedzy specjalistycznej, wiedzy tajemnej, czy jakichś specjalistycznych umiejętności, czy jest w ogóle wyzwaniem siedzieć i nie myśleć, czy jakaś pozycja lotosu, to wszystko w ogóle odrzucić, dlatego że to są stereotypy. To są absolutnie stereotypy. Medytacja jest czymś znacznie bardziej dostępnym i to wręcz zaskakująco dostępnym. Największym zaskoczeniem chyba, jeżeli chodzi o medytację, jest to, że chyba nie ma osoby, która by nie medytowała spontanicznie w swoim życiu, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, co ciekawe. My już to mamy, okazuje się, wbudowane w sobie. Ale więcej o tym nie będę opowiadał. Może takiego smaczka zostawię. Zaostrzę apetyt. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak mówię? Dla cyklu medytacyjnego. Teraz chciałem tylko tak zaznaczyć, że takowy cykl istnieje. Natomiast o czym będę dzisiaj opowiadał, to tak jak powiedziałem, chciałbym przedstawić, czy zacząć przedstawiać tobie to odświeżone takie spojrzenie na koncept prawa przyciągania, na koncept sekretu, potęgi podświadomości, świadomej kreacji własnej rzeczywistości, jakkolwiek nazwać, różne określenia. Właśnie o te określenia chodzi. Od tego chciałbym zacząć, od precyzji określeń. Dlatego, że wiesz, początkowo dla mnie pierwsze zetknięcie się z tą koncepcją na życie, na postrzeganie siebie w relacji z rzeczywistością, pierwsze moje zetknięcie to było jeszcze w szkole podstawowej w formie właśnie wspomnianej potęgi podświadomości Josepha Murphy'ego. To było moje pierwsze zatknięcie. Pozdrawiam kolegę z klasy Dawida, który mi tąże książkę pożyczył wówczas. Pamiętam, wydana przez Świat Książki w takiej twardej, sztywnej, czarnej, takiej głęboko czarnej oprawie, książeczka. I zrobiła na mnie wrażenie wówczas. Jest specjalny, co najmniej jeden epizod Źródła Kreacji, bardzo, bardzo eksplorujący dogłębnie, co tam w tej książce jest. Dla mnie do dziś to jest książka o największym potencjale. Większym, co ciekawe, dla mnie subiektywnie, indywidualnie, ja odczuwam, że to jest większy wręcz potencjał od książek Rhonda Byrne. Nie ujmując niczego tymże książką, potęga podświadomości, w żadnej innej książce nie spotkałem się z tak gęstym, z tak gęstą obecnością trafnych, błyskotliwych stwierdzeń.
tak błyskotliwym ujęciem sprawy, a jednocześnie przystępnym dla takiego typowego czytelnika, czyli bez jakiegoś tam, wiesz, specjalnego słownictwa hermetycznego, bardziej może tylko tak po ludzku. Zrozumiałe bardzo. Sekret też jest zrozumiały, ale sekret jest, wiesz, w książkach Rhondy ja czuję takie jakby uproszczenie. One są tak już, to jest takie świetne na początek. Jeżeli ktoś by nie rozpoczynał od Potęgi Podświadomości Josepha Murphy'ego, to ja bym mógł polecić książki Rhondy na początek i dopiero po nich Potęgę Podświadomości Josepha. Tak bym mógł, taką kolejność bym mógł polecić. Natomiast w Potędze Podświadomości Josepha masz skondensowaną wysoce treść. Czyli tam prawie każde zdanie jest świetnie ujęte, bardzo trafne, bardzo precyzyjne, błyskotliwe, bardzo dobrze ujmuje postać rzeczy, to co ma być ujęte, to co ma być przekazane, ducha sprawy. Także tyle, jeżeli chodzi o to. W każdym razie, dla mnie to był początek zetknięcia się z tymi tematami. Potęga Podświadomości Josepha Murphy'ego. Później zetknąłem się z sekretem Rhondy, właśnie w formie filmu najpierw, później książki. Za pośrednictwem takiego bloga, czy ja pamiętam nazwę tego bloga? Nie pamiętam teraz nazwy, ale był jakiś blog, gdzie przeczytałem recenzję tego. Miałem mieszane uczucia wstępne, dlatego że to mi się tak niebezpiecznie kojarzyło z marketingowym efektem wow, żeby zrobić, narobić szum znowu marketingowo, żeby zarobić jakieś pieniądze czy coś. Prawdopodobnie część osób nadal tak kojarzy zresztą to, co Rhonda stworzyła. Natomiast ja szczęśliwie sięgnąłem mimo wszystko po film i jak zapoznałem się z filmem, to te wątpliwości praktycznie się rozwiały. Film zrobił na mnie wrażenie, zainspirował mnie, naenergetyzował i właśnie w sporej mierze to doprowadziło do powołania do życia projektu całego Sekretu w praktyce. Jeszcze a propos projektu Sekretu w praktyce, jak mówię, jeżeli to jest pierwszy epizod źródła kreacji, z którym się stykasz, to kiedy mówię o projekcie Sekret w praktyce, to jest projekt, który lata temu powołałem do życia, dedykowany tym zagadnieniom. On się składał z forum internetowego, czatu, właśnie tych audycji źródło kreacji oraz później jeszcze też z biegiem czasu doszedł do tego e-book o tym samym tytule Sekret w praktyce. Ten e-book zresztą jest nadal dostępny. Też pewnie podam w notatkach adres, skąd go sobie można wziąć. Ale wracając do tego nazewnictwa i jego precyzji. Mamy ten sekret, mamy to przyciąganie. Wiesz, z biegiem czasu ewoluowało moje osobiste odpowiadanie sobie na pytania typu kim jestem, jak postrzegam własną istotę, czy ogólnie istotę ludzką, jak postrzegam świat, rzeczywistość wokół mnie, jak to rozumiem wszystko, a zwłaszcza relacje pomiędzy jednym a drugim, dlatego że wiesz, te zagadnienia sekretowe, one potrafią inspirować do tego, żeby rozmyślać nad tym. I co jest w tym wszystkim chyba najbardziej atrakcyjne, to, że odpowiedzi na tego typu pytania, niektórzy mówią, że to są właśnie takie głębokie pytania, szczytne pytania w życiu, to tak to doniośle brzmi, ale tak naprawdę najbardziej ekscytującym dla mnie w temacie takich pytań jest to, że one ewoluują, zdają się ewoluować non-stop. Jeżeli trzymamy je gdzieś tam w naszej świadomości non-stop i nigdy nie stawiamy kropki, że na przykład doszliśmy do jakiejś odpowiedzi naszej własnej, personalnej, indywidualnej, jak postrzegamy temat, ale nie postawiliśmy kropki. Nie uznaliśmy tego, że tak jest, koniec, na mur i porzucam temat, tylko wręcz, że jesteśmy otwarci. Jesteśmy cały czas otwarci na ewolucję tego zagadnienia. Może się bowiem okazać tak, że jeżeli będziemy otwarci, to zagadnienie faktycznie ewoluuje. Coś nowego do nas dojdzie, jakiś nowy może wgląd, jakieś nowe spostrzeżenie, które bym możliwe, że do nas w ogóle nie dotarły, gdybyśmy się właśnie na to zamknęli, uznając temat za zrealizowany całkowicie, zaklepany, wszystko już wiem. Więc, jeżeli uznajesz, że nie wiesz tego wszystkiego, tylko roboczo raczej pozostajesz przy aktualnych odpowiedziach, jeżeli już masz takowe, to te odpowiedzi mogą się plastycznie modyfikować z biegiem czasu i to jest wspaniałe.
to może ekscytować. Mnie w moim przypadku ekscytuje, dlatego że one mnie doprowadziły w takim dosyć zaskakującym kierunku zupełnie, gdzie już z perspektywy czasu postrzeganie tych zjawisk, które stoją, czy tych prawideł, jak to nazwać, praw kosmicznych, które stoją za prawem przyciągania, za sekretem, one, moje postrzeganie dosyć się oddaliło od określenia samego stricte przyciągania. To jest właśnie sedna sprawy, od którego chciałbym zacząć to odświeżone postrzeganie prawa przyciągania. Właśnie to, że określenie przyciągania straciło na aktualności dla mnie z biegiem czasu. Z biegiem czasu. Zacząłem zgoła inaczej postrzegać ten temat, coraz bardziej odmiennie to odczuwać. Jeżeli miałbym to tobie opisać, na czym polegają różnice i do jakich bardziej precyzyjnych określeń doszedłem z biegiem czasu, to rozpocząłbym od tego, że właśnie to miałem, do końca nie zdecydowałem się, jak by lepiej było zacząć, czy od końca, czy od początku. To nie jest oczywiste, odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, dlatego że może się wydawać, że właśnie od końca jest lepiej. I chyba tak znowu zrobię, dlatego że już to robiłem wcześniej też gdzieś w audycjach, ale dziś chciałbym specjalnie dedykować temu cały epizod źródła kreacji, że zacznę trochę od końca, czyli od mojego aktualnego postrzegania. Jak aktualnie postrzegam to, co stoi za tak zwanym sekretem. Czy rzeczywistość, jak postrzegam, czy istotę ludzką. Może nie wgłębiając się za bardzo w szczegóły, może to innym razem, ale tak, żeby pokazać tę różnicę, a zwłaszcza dlaczego określenie przyciągania nie jest już tak bardzo precyzyjne, nie jest najbardziej precyzyjne i nie dotyka prawdy najbliżej. W moim aktualnym postrzeganiu, ja postrzegam aktualnie rzeczywistość jako, tak najprościej mówiąc, takie nieruchome kadry. Możesz sobie wyobrazić tak, że w każdym z tych masz serię niezliczonych, nieruchomych kadrów, gdzie w każdym z tych kadrów masz cały wszechświat. Można by tak rzec. Cały wszechświat, w ogóle wszystko. I tyle, że to są nieruchome kadry. W tym sęk. I teraz, czyli same w sobie jakby nie wypływa z tego zjawisko, czy wrażenie ruchu, wrażenie życia. Dopiero jak zaczniesz odpowiednio szybko przechodzić swoją jakby uwagą, czy świadomością przez te kadry, to tworzy się owo właśnie wrażenie ruchu, wrażenie życia. Że coś się dzieje. Wiesz, to można przyrównać do tego, jak sobie można narysować poszczególne klatki animacji strona po stronie w jakimś notesiku. Każda z tych klatek jest co prawda nieruchoma, ale jeżeli się już narysuje kilkadziesiąt takich klatek albo chociażby kilkanaście i zacznie szybko odpowiednio przerzucać te strony strona po stronie, no to wyłania się nagle z tego takie fantastyczne wrażenie ruchu. Dosyć autentycznie to wygląda. Taka animacja poklatkowa. I tak właśnie postrzegam dzisiaj rzeczywistość. Że całe to, co określamy ruchem, to, co określamy bardziej przenośnie życiem, cała ta dynamika to jest efekt przechodzącej przez te nieruchome kadry świadomości. Możemy sobie tak roboczo wyobrazić, że w największej esencji jesteśmy świadomością. I strumieniem świadomości przechodzimy przez te kadry nieruchome. Możemy sobie wyobrazić bezkresną, nieskończoną przestrzeń z tymi kadrami nieruchomymi. Każdy z tych pojedynczych kadrów zawiera w sobie cały wszechświat. Wszystko absolutnie. I przechodząc przez te kadry, tak jakbyśmy mieli na przykład na stole rozpostartych, wiesz, stół bez granic i na stole przed sobą mamy praktycznie poukładane te kadry i przechodzimy przez te kadry. To można też przyrównać, jak się montuje film na komputerze, to jak ktoś pracuje nad montażem filmu, nad cyfrowym montażem filmu, to wie, że takowy film
w programie specjalistycznym do obróbki wideo może być wyświetlony w formie klatek. Po prostu w formie nieruchomych klatek. Klatka za klatką i możemy sobie dowolne te klatki odtwarzać. Możemy sobie wybrać jakiś na przykład przedział tych klatek do odtworzenia. One są nieruchome, ale jak sobie zaznaczymy, które klatki chcemy odtworzyć, naciśniemy play, to one się przekształcą nagle w film. W ruchomy obraz, bardzo realistycznie, autentycznie wyglądający. I to jest ta idea. I teraz, jeżeli obrałem taki model postrzegania, pojmowania rzeczywistości, że mamy te kadry nieruchome, gdzie każdy z tych kadrów zawiera całą rzeczywistość, cały wszechświat, ale nieruchomo, to w odniesieniu do klasycznego sekretu Rhonda Byrne, jak to się ma? W klasycznym koncepcie prawa przyciągania możemy postrzegać ów koncept, że mamy jedną rzeczywistość. Tak naprawdę mamy cały czas jedną rzeczywistość, która bez sekretu, w ogóle bez sekretu, bez takiego modelu myślenia, w konwencjonalnym ujęciu jest nadrzędna. Czyli jest w pewnym stopniu prawdopodobnie większym niż mniejszym, niezależna od nas. Jest czynnikiem niezależnym, okoliczności, los i tak dalej, do czego my się co najwyżej w jakiś sposób dopasowujemy elastycznie, organicznie, staramy się w tym odnaleźć, odnajdywać, powinienem rzec, gdyż to jest proces ciągły, staramy się w tym odnajdywać, staramy się optymalnie reagować do tego, jak ta rzeczywistość się z biegiem czasu układa, jak się sprawy układają, zmieniają, ewoluują albo degradują, jak okoliczności się przed nami odsłaniają z biegiem znowu z czasu tak zwanego. Staramy się w tym jak najlepiej odnajdywać, jak najlepiej sobie z tym radzić. A tak naprawdę to jest trochę tak, jakbyśmy otrzymywali z góry zadania do wykonania. I z różnym wynikiem, z różnym efektem, z różną skutecznością nam idzie z tymi zadaniami. Jest ten czynnik nadrzędny i wydaje się to oczywistym w takim standardowym najbardziej ujęciu, że to jest niezależne od nas w sporej mierze. Mamy co prawda pewien zasięg wpływu, jak dobrze możemy sobie z tym radzić, ale nikt nie kwestionuje tego, że rzeczywistość jako taka jest czymś obiektywnym i czymś niezależnym, co żyje jak gdyby własnym życiem i serwuje nam na co dzień okoliczności mniej lub bardziej zmienne, doświadczenia i tak dalej, tym podobne. Więc to mamy konwencjonalny model, gdzie rzeczywistość jest na pierwszym miejscu. Niejednokrotnie opowiadałem o tym w moich audycjach. I teraz, jeżeli poznajemy sekret Rhonda Byrne, powiedzmy, to tam model poznajemy już taki zaskakująco odmienny, w którym rzeczywistość już nie jest tak bardzo na pierwszym miejscu. Tak naprawdę spada z piedestału i na jej miejsce wchodzimy my sami. Czyli zamiast być na pozycji pasażera, który stara się co najwyżej mocno przytrzymać, wiesz, oparcia czy jakiś tam czegokolwiek w samochodzie, jak coś mocno zatrzęsie, to siadamy na pozycji kierowcy. Mówiąc znowu w przenośni, w uproszczeniu. Czyli innymi słowy, już nie sytuujemy siebie w roli istoty, która co najwyżej reaguje na okoliczności, które gdzieś tam na nas spadają z nieba i są niezależne tak naprawdę, żyją własnym życiem, rzeczywistość żyje własnym życiem, tylko postrzegamy rzeczywistość, że jej kształt, to jak się sprawy układają z biegiem czasu, to wywodzi się z nas. A więc jeżeli się wywodzi z nas, to my jesteśmy na pierwszym miejscu, to my jesteśmy na pierwszym planie, to my dyktujemy, mamy moc dyktowania tej rzeczywistości, jej kształtu, jej formy, jej kierunku, takiego tonu, w jakim będą rozpościerać się przed nami z biegiem czasu okoliczności, doświadczenia itd. itd. podobne. Więc jak to się przebiega, to tam wchodzimy, jak wchodzimy w głębiej w te prawidła, poznajemy bardziej ten koncept sekretu tak zwanego, to dowiadujemy się, że ta relacja aktywna, organiczna pomiędzy nami a rzeczywistością naszą własną sprowadza się, czy napędza ją to, na czym się koncentrujemy, to, czemu dajemy własną uwagę, a zwłaszcza emocje i uczucia. Nieważne, czy tak w uproszczeniu mówiąc pozytywne, czy negatywne emocje, uczucia, ważne jest,
jak bardzo się w co angażujemy. I tu mamy szereg w ogóle niuansów dalej, że różnych takich osobliwości, że mówi się, że wtedy przyciągamy to, na czym się koncentrujemy, ale co ciekawe, jedną z tych osobliwości jest to, że to nie działa w taki sposób dla umysłu, wydawałoby się logiczny, który powinien być, że przyciągamy to, czego chcemy, a to, czego nie chcemy. Nie, nie, przyciągamy również to, czego nie chcemy, wystarczy, że się będziemy na tym skupiać. Jeżeli inwestujemy naszą uwagę, nasze uczucia, nasze emocje, złość, zdenerwowanie, frustrację, smutek, zdołowanie i tak dalej, to też przyciągamy to. To jest za każdym razem komunikat, jak gdyby czego chcemy. Czego chcemy, że my tego chcemy. Nieważne, że dla świadomego ludzkiego umysłu my wiemy, że my myślimy o czymś, czego tak naprawdę nie chcemy. Coś nas frustruje, złości, to jest oczywiste, wydawałoby się, że my tego nie chcemy. Ale w świetle prawa przyciągania, jako że my się na tym koncentrujemy, dajemy temu naszą uwagę, dajemy temu nasze emocje, dajemy temu nasze uczucia, to poprzez to już my tak naprawdę tego przyciągamy więcej do naszej rzeczywistości, do naszego doświadczenia. To jest jedna z tych osobliwości prawa przyciągania. Inną osobliwością, dla przykładu, jest to, że ta relacja nie działa punktowo. Mamy co prawda taki konwencjonalny model, że możemy praktykować, na przykład usiąść sobie, wyciszyć się, zrelaksować głęboko i na przykład sięgnąć po jakąś intensywną praktykę, jak na przykład praktyka wizualizacyjna, gdzie się po prostu specjalnie, wiesz, skoncentrujemy na tym, czego pragniemy. Wygospodarujemy czas dedykowany temu stricte i bardzo się na tym skoncentrujemy, tym samym mówiąc poetycko, wysyłając list do wszechświata o naszych pragnieniach, czego pragniemy i tak dalej. I istnieje pewien model, w którym do tego się ograniczamy i tyle. Później, wiesz, jak powiedzmy godzinę wizualizowaliśmy, to po tej godzinie wracamy do naszego życia i normalnie robimy, co tam mamy do zrobienia. Natomiast osobliwość polega na tym, że ta nasza komunikacja ze wszechświatem nie jest tak naprawdę zamknięta do tego listu wysłanego, w przenośni mówiąc, podczas wizualizacji. Stety lub niestety ten dialog z wszechświatem trwa ciągle i niezmiennie, dosłownie w każdej chwili naszego życia. Dlaczego? Dlatego, że w każdej chwili naszego życia coś czujemy. W każdej chwili inwestujemy. Mniejsza w jakim stopniu świadomie, czy nieświadomie, czy intencjonalnie, czy nieintencjonalnie, ale jednak inwestujemy w jakieś emocje, w jakieś uczucia. Więc poprzez ten sam fakt, że w każdej chwili w to inwestujemy, w każdej chwili wysyłamy komunikat, ciągły komunikat do wszechświata, czego chcemy. Nawet kiedy nasz umysł postrzega to, że tego nie chcemy, wystarczy, że się w to angażujemy znowu, i to jest komunikat, jak gdybyśmy tego tak naprawdę chcieli więcej. Stąd się wyłania model, jak świadomie przyciągać. To już pewnie możesz domyślać się odpowiedzi, jak świadomie przyciągać. Wystarczy zadbać, czy przykładać większą i większą i większą wagę do tego, żeby ten nasz komunikat ciągle przekazywany wszechświatowi nam sprzyjał, działał na naszą korzyść, czyli na tą potrzebę potrzebujemy przede wszystkim być świadomi tego komunikatu, co my tak naprawdę wysyłamy w każdej chwili, a nie tylko podczas wizualizacji. Więc potrzebujemy wyrobić sobie taki coś, co można by nazwać mianem nawyku obserwatora, żeby być świadomym własnych myśli, być świadomym, mieć takiego obserwatora w sobie, który będzie nam jak najczęściej dawał informację zwrotną. Czy to, o czym myślimy, czy emocje, w które się w tej chwili angażujemy, uczucia, w które się w tej chwili angażujemy, są nam sprzyjające? Czy tego w istocie chcemy naprawdę? W paliwie tworzącym organicznie naszą przyszłość. Nasze wszystkie te przyszłe chwile. Czy chcemy taką inwestycję podejmować? Czy też może nie? I zależnie od odpowiedzi, jakiej udzielimy, właściwie to jest non-stop, że udzielamy tej odpowiedzi, tak korygujemy, jeżeli to jest potrzebne, lub wręcz udoskonalamy jeszcze bardziej nasz, można by rzec, strumień kreacji. Czyli jeżeli na przykład pytając
siebie stwierdzasz, że pytając siebie, na czym się koncentrujesz, czy to sprzyja, stwierdzasz, że tak, to jest dobre, na czym się teraz koncentrujesz, emocje, w które się angażujesz, są dobre. Jeżeli rozpoznajesz, że to jest dobre, że to ci sprzyja, to może za tym iść taka akcja, że możesz się w to angażować jeszcze bardziej, jeżeli to jest w ogóle możliwe jeszcze bardziej się w to zaangażować, no to zaangażujesz się w to jeszcze bardziej i tym samym jeszcze bardziej rozwiniesz, stimingujesz własne to przyciąganie tego, czego tak naprawdę chcesz. Natomiast jeżeli rozpoznasz, zdasz sobie sprawę, że to, w co teraz, w tej chwili konkretnej się angażujesz, myśli, emocje, uczucia nie są dobre, nie są tobie sprzyjające, to tak naprawdę nie jest to, czego chcesz, to akcją do podjęcia najlepszą, w najlepszym przypadku jest przełączyć się na coś pozytywnego, na coś, co tobie sprzyja. Takie coś nie zawsze jest dostępne jednakowoż, więc w takim przypadku, kiedy przełączenie się na przykład z jakiegoś dołka, czy smutku, czy frustracji na coś pozytywnego, tak z automatu jest za dużym wyzwaniem, możesz chociażby spróbować, możesz sprawdzić, czy uda się przełączyć chociażby na neutralny grunt. Już neutralny grunt jest lepszy niż inwestowanie w jakieś ciężkie stany. I wiesz, przekierować uwagę. Zwykle mamy dostępne coś, co mogłoby przekierować po prostu naszą uwagę, zająć nas jakoś, żebyśmy tylko nie inwestowali uwagi w coś, co nam nie sprzyja. I poczekaj sobie, aż będzie lepiej z naszym usposobieniem, będzie łatwiej znowu zaangażować się w coś sprzyjającego tym razem, tworząc tym samym sprzyjający cały strumień naszej kreacji, naszą inwestycję w naszą własną przyszłość. To cały czas trwa, ten proces, to jest fascynujące, że to cały czas trwa. Ale mamy to przyciąganie i wiesz, ten proces w ujęciu Rhondy, jak tak słyszysz, prawo przyciągania, że przyciągasz, coś przyciągasz, to bardzo to się kojarzyć może z tym, że nawet wiesz, że gdzieś tam, okej, gdzieś tam w tej rzeczywistości jest spełnienie twojego pragnienia, powiedzmy. Ale co ty teraz potrzebujesz zrobić, to przyciągnąć to pragnienie do własnego życia. No okej, dowiadujesz się co prawda, jak to możesz zrobić, tak jak opisałem przed chwilą, dbając o ten własny strumień kreacji, ale nadal jest to nieszczęsne określenie czy opisywanie tego procesu jako przyciąganie. Czyli tak jakby to wymagało pewnej siły wręcz, że wiesz, że modyfikujesz, że potrzebna jest modyfikacja tej rzeczywistości wokół ciebie, żeby to pragnienie stało się twoim doświadczeniem. Ono gdzieś tam jest, okej, okay, ale potrzebujesz je przyciągnąć, co się bardzo tak może kojarzyć z wysiłkiem, który trzeba włożyć, żeby to faktycznie przyciągnąć. I wiesz, tak jakby przyciąganie liny. Wiesz, poprzez te emocje, uczucia, świadomą nad nimi kontrolę, dbanie, przykładanie pieczy do tego. Tak naprawdę jednak mamy, jak określasz to przyciąganiem, no to się to niestety może tak się kojarzyć, że z wysiłkiem. Że naturalnym stanem tego twojego pragnienia jest stan bezwładności. Jeżeli ty się jakby nie wysilisz, to tego nie przyciągniesz. Niekoniecznie to jest sprzyjające tak postrzegać ten temat. Natomiast, i to jest jedna z kwestii, która sprawiała, że nie byłem, przestałem być entuzjastą postrzegania tego w ten sposób. Natomiast tak czy owak, głównym powodem, dla którego odszedłem od opisywania tego zjawiska jako przyciąganie, jest to, że ono nie pasuje do tego modelu, jak dzisiaj postrzegam rzeczywistość. Czyli do tych nieruchomych kadrów, które tobie opisałem niedawno. Dlatego, że w tym konwencjonalnym ujęciu prawa przyciągania masz jedną rzeczywistość cały czas. Masz cały czas jedną rzeczywistość, w której co najwyżej możesz wprowadzać pewne modyfikacje. Tak jak powiedziałem, gdzieś tam powiedzmy w tej rzeczywistości są twoje pragnienia i co możesz z nimi zrobić, to możesz je przyciągnąć do siebie. Możesz je przyciągnąć, czyli, ale to jest cały czas to się cały czas rozgrywa w obrębie tej jednej rzeczywistości. Czyli można powiedzieć, że to, co robisz, praktykując sekret w tym ujęciu, polega na modyfikacji już istniejącej rzeczywistości. Po prostu dowiadujesz się, że ona zależy od ciebie, jest jakimś takim plastycznym tworem, który możesz modelować wedle własnego uznania, w zależnie od tego, jak dobrze się skoncentrujesz, jak konsekwentnie dbasz o ten strumień kreacji własny, czy jego spójność i tak dalej. Tak jak mamy, wiesz, to świetnym porównaniem, znowuż tak na marginesie tego strumienia kreacji, jeżeli
nie pracuje się nad tym, a pracuje się nad tym intencjonalnie, świadomie, jest to, że jeżeli nie dajesz uwagi temu, na czym się koncentrujesz, czemu dajesz swoją uwagę na co dzień, w każdej chwili, to można by przyrównać twój strumień kreacji do takiej łódki na wodzie, która pływa jak wiatr zawieje. I jak sobie wyobrazić po dłuższym czasie, jakby tak nagrywać filmik takiej łódki, czy na powiedzmy na mapa Google zobaczyć sobie, jak to wygląda jej trasa, to będzie z pewnością jakiś taki artystyczny, dosyć chaotyczny wzór, ilustrujący, że ta łódka faktycznie, jak tam wiatr zawieje, jak okoliczności się układały, jak nastrój się układał, usposobienie i tak dalej, tak ta łódka w takim kierunku podążała. Natomiast kiedy świadomie przykładasz wagę do tego, w co inwestujesz, tak jak opisywałem wcześniej, to wówczas to wygląda tak, że ta łódka, pomimo różnorakich tam zróżnicowanych warunków atmosferycznych, przenośnie mówiąc, okoliczności, losu, to ona coraz bardziej i bardziej z biegiem czasu zaczyna jej trasa wyglądać, jak gdyby stała za nią jakaś faktycznie inteligencja, jakiś inteligentny zamysł, jakaś celowość, intencjonalność jakaś. Zaczyna się z tego wyłaniać z chaotycznego wzoru pewien kurs. I o to chodzi. No ale okej, do tego wrócimy. Natomiast, więc w tym konwencjonalnym ujęciu mamy to przyciąganie. Mamy jedną rzeczywistość i wiesz, którą co najwyżej możesz modyfikować. W świetle mojego pojmowania teraźniejszego, to co ma miejsce podczas takiego procesu nie jest absolutnie modyfikowaniem rzeczywistości, w której się znajdujesz. Dlatego, że siłą rzeczy nie możesz znajdować się w jednej rzeczywistości tej samej, którą możesz sobie następnie modyfikować. Dlatego, że jeżeli wrócimy do postrzegania rzeczywistości, do tego modelu jako kadrów nieruchomych, które żeby wywoływać wrażenie życia, wrażenie ruchu, musisz się świadomością przemieszczać przez te kadry, tak jak przez te strony animacji, to dostrzeżesz, że to, co można by określić mianem twojej rzeczywistości, twojego życia, to jest właśnie ta animacja, to jest właśnie ta iluzja ruchu wypływająca z tych szybko odpowiednio przerzucanych stronic kadrów. To jest wrażenie, złudzenie, wrażenie. Autentyczne, realistyczne, ale nadal jest to wrażenie wywodzące się z tego, że odpowiednio szybko przechodzisz świadomością przez te kadry, gdzie każdy z tych kadrów zawiera w sobie rzeczywistość całą, cały wszechświat. Wszystko. I więc jakby mówić, że wiesz, że jesteś w jednej rzeczywistości, którą możesz modyfikować, to jest nie najbardziej trafne w świetle takiego pojmowania, dlatego że w świetle takiego pojmowania z tymi kadrami nigdy nie jesteś w jednej rzeczywistości. Tylko rzeczywistość jest tym złudzeniem ruchu, złudzeniem życia. Ale tak naprawdę na nią się składają te nieruchome klatki, tak jak gdyby. Nieruchome strony, nieruchome kadry. Więc nie można tego, ujmowanie tego dosłownie, że jesteś w jednej rzeczywistości, jest nie na miejscu, dlatego że rzeczywistość jako taka to jest pojedynczy kadr. Jeżeli by się teraz zatrzymać w takim pojedynczym kadrze, chcąc go wymodyfikować, to jest w takim ujęciu niewykonalne, dlatego że jeżeli zatrzymasz kadr, to co się stanie? To zniknie w ogóle ten efekt życia, efekt ruchu. Tak jak zatrzymasz sobie, przyjrzysz się stronie, gdzie rysowaliśmy klatka po klatce tą animację, weźmiesz sobie dowolną z tych stron, przyjrzysz się, ona jest nieruchoma, nieżywa. Ona istnieje, owszem, ale ona sama w sobie, nic się tam nie dzieje, nie może się dziać, nie ma nic, nic nie wypływa z tego. Więc nie jest na miejscu pytanie, czy w ogóle rozważanie modyfikacji rzeczywistości znajdującej się zamkniętej w tej jednej stronie, w jednej pojedynczej klatce. Co więc wchodzi na miejsce modyfikacji? Na miejsce modyfikacji wchodzi nawigacja. Nawigacja, że jeżeli ja teraz chcę, znowu wracam do tego konceptu przyciągania pragnienia, chcę spełnić jakieś moje pragnienie w życiu, to potrzebuję za pomocą tych samych środków, środki się nie zmieniają, czyli dbając w ten sam sposób o własny strumień kreacji, tak moglibyśmy rzec, to nie do końca mi się podoba, ale do tego dojdziemy, o własny strumień, na czym się koncentrujesz,
te uczucia, emocje, to, co ci sprzyja, w jakim stopniu się na tym koncentrujesz, jak dobrze ci to wychodzi, jak spójnie, jak konsekwentnie, jak często o to dbasz, jak to weszło bardzo w nawyk, a wchodzi bardzo łatwo w nawyk, wystarczy to po prostu z rozpędu praktykować, faktycznie zacząć to praktykować nawykowo i to coraz łatwiej, łatwiej idzie, ten kurs się staje coraz bardziej wyraźny, wyraźniejszy. Środek jest taki sam. W ten właśnie sposób nawigujesz, czy postępujesz, żeby spełnić Twoje pragnienie, które Cię interesuje. Tyle, że w tym ujęciu, w ujęciu tych kadrów, to tak naprawdę nie modyfikujesz jednej rzeczywistości, nie modyfikujesz żadnej rzeczywistości. Żadnej rzeczywistości, tylko poruszasz się, ten Twój strumień, na czym, czemu dajesz swoją uwagę, co dominuje w Tobie, mentalność, przekonania, jakie nosisz. I właśnie te uczucia, emocje, w jakie się zwykle angażujesz i w jakim stopniu. To wszystko od tego wszystkiego zależy, przez które kadry, przez które klatki na tym stole bezkresnym, rozpostartym przed tobą, twoja świadomość przejdzie, przeniknie, tworząc w efekcie analogiczne zjawisko ruchu, analogiczne zjawisko życia. Takie życie z tego wypłynie, taka animacja w cudzysłowie z tego wypłynie, takie doświadczenie z tego wypłynie, jakie klatki, przez jakie klatki przeszła Twoja świadomość, a to przez jakie klatki, przez które klatki przejdzie Twoja świadomość, jest zależne bezpośrednio od tego, co w Tobie dominuje, czemu dajesz swoją uwagę. To jest szerokie zagadnienie, czemu dajesz swoją uwagę, dlatego że ono zawiera w sobie nie tylko to, co już opisałem jako emocje, uczucia, w jakie się angażujesz i w jakim stopniu, co ważne, jak często, co dominuje, ale i szersze pojęcie, które zwie się mentalnością, jaką masz mentalność, jaki masz charakter, jakie nosisz w sobie przekonania. Szerokie zagadnienie, o którym niejednokrotnie w źródle kreacji opowiadałem. Jeżeli Ciebie interesuje, zachęcam, zapraszam do odsłuchania wszelakich archiwalnych odcinków. Więc w tym ujęciu, jak widzisz, nie mamy do czynienia z modyfikacją rzeczywistości, tylko mamy do czynienia z czymś, co moglibyśmy określić raczej mianem podróżowania poprzez rzeczywistości. Podróżowania poprzez rzeczywistości, jeżeli dosłownie się trzymać tego określenia, że rzeczywistością w tym ujęciu jest pojedynczy kadr, on jest nieruchomy, żeby wypłynęło z tego wrażenie życia, doświadczenie życia, powinienem rzec, żeby wypłynęło z tego doświadczenie życia, potrzebujesz przechodzić przez te kadry świadomością twoją, to wówczas, wiesz, wówczas ta nawigacja za pomocą, właśnie, to postępowanie, twoja praktyka za pomocą tego, na czym, czemu dajesz swoją uwagę, dbanie o to, nawyk obserwatora, to wszystko, czemu dajesz swoją uwagę, jako tendencja, jako trend, to sprawia, że twoja świadomość przechodzi przez pasujące do tego kadry. Można by powiedzieć znowu w pewnej przenośni, że przyciągasz do siebie te kadry, ale to nie będzie do końca na miejscu, dlatego że fizycznie tak naprawdę nie przyciągasz tych kadrów, bo one są tam, gdzie były. Te wszystkie kadry leżą przed tobą na tym bezkresnym stole nieruchomo i ty ich nie przyciągasz. Kadry gdzieś tam przed tobą na tym stole są kadry, w których znajduje się, w których rzeczywistościach znajduje się twoje spełnione pragnienie, życie, jakiego pragniesz. Ale ty ich nie przyciągasz do siebie. Ty możesz strumieniem tego, na co dajesz swoją uwagę, czemu dajesz swoją uwagę, możesz sprawić, że będzie twoja trasa tej łódeczki świadomości przenikającej przez te kadry, będzie przebiegać ku tym konkretnym kadrom. Tam, w tamtą stronę, gdzie one są, przeniknie przez tamte kadry. I wywoła w efekcie, wywoła w rezultacie życie twoich marzeń. Ale jak widzisz, nie ma w tym przyciągania tych kadrów. Jest za to modyfikowanie kursu. W odpowiedni sposób. Modyfikowanie kursu. Czyli, wiesz, tutaj nie potrzebujemy się przejmować dokładną geografią tego. Wystarczy nam wiedzieć, że najbardziej interesujące nas kadry będziemy ich doświadczać tym bardziej, im bardziej będziemy się koncentrować na tym, co nas najbardziej interesuje. Tak proste. Czym mniej będzie też szumu, to też się liczy w nas i zakłóceń, to też ma bardzo duże znaczenie, czy to będzie, wiesz, droga po kocich łbach z wybojami, czy nie. Szum, co rozumiem poprzez szum? Jakaś dekoncentracja. Jak bardzo często odchodzimy od tego strumienia koncentrowania się na tym, co nam w istocie sprzyja.
jak bardzo przerywamy to, koncentrując się na czymś, co nam nie sprzyja zdecydowanie. Jak skutecznie nauczyliśmy się odstępować jak najszybciej, jak najbardziej zdecydowanie od czegokolwiek, co nam nie sprzyja, żeby przynajmniej przejść w ten neutralizm, o którym już mówiłem, a w najlepszym przypadku do czegoś, co nas ekscytuje, co kochamy, co uwielbiamy, co nas fascynuje, energetyzuje, inspiruje i tak dalej, tym podobne. Więc w ten sposób tworzy się pewien kurs naszej świadomości. To właśnie kształtuje trasę. Trasę tego naszego strumienia świadomości przechodzącego przez te kadry na tym naszym przysłowiowym stole bezkresnym, rozpostartym przed nami. To rysuje ten nasz kurs. Więc tutaj nie mamy w związku z tym do czynienia z przyciąganiem. Mamy do czynienia z nawigacją. Można by tak to właśnie opisać. I jeszcze wcześniej, jakiś czas temu, więc to jest właśnie powód, dla którego odszedłem od określania zjawisk stojących za sekretem jako przyciąganie. Gdzieś w międzyczasie jeszcze wyszedłem roboczo z takim określeniem świadoma kreacja własnej rzeczywistości. Z chwilą, kiedy nagrywam te słowa, to określenie jeszcze gdzieś tam jest opublikowane na stronie źródła kreacji jako wręcz jej motto. I ono mi się podobało, ale jak tak się głębiej zastanowić, to określenie też nie jest najbardziej trafne w tym świetle, jak ja dzisiaj postrzegam, czy jak czuję rzeczywistość, naturę rzeczywistości, naturę istnienia własnego, czy w ogóle istoty ludzkiej. To tak nawiasem to są moje indywidualne jakby przemyślenia, moje indywidualne odczuwanie tematu. Każdy może odczuwać ten temat po swojemu i tutaj nie ma czegoś takiego, że pretenduję do uważania, że tak jest faktycznie, tak wygląda rzeczywistość, natura rzeczywistości i tak dalej, jak teraz na przykład opisuję. Tak jest dla mnie, to mnie przekonuje, tak ja czuję, tak mój wewnętrzny głos mi mówi dzisiaj. Ale też wspominałem tobie wcześniej, że to też ewoluuje z biegiem czasu. Więc to ja chciałem się to z tobą podzielić tym, jak dzisiaj to czuję i do czego mnie to doprowadziło. A doprowadziło mnie to przede wszystkim do odejścia od postrzegania tego jako przyciąganie, co jest dobrym zjawiskiem, dlatego że, tak jak mówiłem, przyciąganie niestety niesie za sobą takie implikacje, które mogą wręcz w podświadomość przenikać, że może to insynuować pewien wysiłek fizyczny, pewne przeciąganie liny. Nie tyle wysiłek sam, co przeciąganie liny, że coś stoi nieruchomo i żeby coś się stało naszym doświadczeniem, potrzebujemy to przyciągnąć, więc jakby to się kojarzy z pewnym wychodzeniem przeciw wręcz naturze rzeczywistości, że rzeczywistość była w danym kształcie, my mamy, żeby ją zmienić, potrzebujemy coś chwycić i mocno do siebie przyciągnąć. To może się okazać dosyć niesprzyjającym, takie pojmowanie tematu. Natomiast pojmowanie poprzez nawigację jest wolne od tych konotacji, dlatego że w tym postrzeganiu nawigacji nie walczysz przeciw żadnej rzeczywistości, nie starasz się jej zmieniać. Nie ma czegoś takiego jak zmienianie rzeczywistości, jest tylko nawigacja. Każda z tych rzeczywistości jest nienaruszalna nadal. W sensie nic jej nie robisz, nie wprowadzasz żadnych zmian w żaden z tych kadr. W żaden z tych kadrów. Nie potrzebujesz wprowadzać żadnych zmian w żaden z tych kadrów, bo to się mija z celem. Zjawisko życia, doświadczenie życia wypływa dopiero z przechodzenia poprzez kadry. Więc na czym o wiele bardziej lepiej się skupić, to nad tą nawigacją. Przez które kadry, przez które klatki filmu przejdzie strumień mojej świadomości. Stąd też ten koncept, takie postrzeganie jest właśnie wolne od jakiegokolwiek próby zmiany rzeczywistości. Nie potrzebujesz w ogóle zmieniać żadnej rzeczywistości, ani modyfikować nic. Potrzebujesz tylko świadomie nawigować pomiędzy rzeczywistościami przez te właśnie kadry. Więc wracając do tego, do czego wyszłem, do tej świadomej kreacji, gdzieś w międzyczasie wyszłem z określeniem świadomej kreacji własnej rzeczywistości. Ono było dla mnie lepsze niż określenie przyciągania, ale nadal nie jest najbardziej precyzyjne i najbliżej dotykające sedna sprawy dzisiaj dla mnie, dlatego że ono znowuż insynuuje inną rzecz mylną. Tak jak tam mylną rzeczą była sugestia, że coś potrzebujesz przyciągać dosłownie, jakby zmieniać, modyfikować, tak tutaj mylną sugestią jest, że potrzebujesz coś tworzyć. Świadoma kreacja, czyli to znowuż insynuuje, że rzeczywistość twoich pragnień nie istnieje
jeszcze, zaczynasz praktykować, to zaczynasz ją tworzyć. Czyli ona nie istniała wcześniej. I ty poprzez twoją praktykę sekretową, powiedzmy, zaczynasz tą rzeczywistość budować, tworzyć. Gdzieś tam jest plac budowy, metaforycznie w przenośni rozumiany, i zaczyna się budować świat czy życie twoich pragnień. I to znowuż też nie pasuje, nie idzie w parze z tym postrzeganiem, jak dzisiaj odczuwam rzeczywistość, dlatego że tak jak tobie opisałem wcześniej, sposób, w jaki dzisiaj postrzegam rzeczywistość, to jest bezkresny ten taki stół czy ocean tych kadrów, gdzie one wszystkie już istnieją. Wszystkie istnieją. To jest nieograniczona ilość. Bezkres tych nieruchomych klatek. Wszystko tam jest. A w każdej klatce cała rzeczywistość, cały wszechświat. Wszystko tam jest. Więc można powiedzieć wszystkie możliwe warianty, wszystko, całe wszystko, plac gry. Wszystko możliwe, co jest. Tam jest. Więc również w tym życie twoich marzeń też tam jest. Ono już tam jest. Nie potrzebujesz go tworzyć. To jest dobra wiadomość. Nie potrzebujesz go budować, nie potrzebujesz go tworzyć, nic. Jedyne, czego potrzebujesz, jest po prostu zadbać o to, żeby twoja trasa, twój kurs, nawigacja doprowadziła ciebie faktycznie do tych kadrów, gdzie one tam są. I tyle. Tak proste, w cudzysłowie. Nawigacja. Na tym polega. Myślę, że dobrze to przedstawiłem wystarczająco, żeby było zrozumiałe dla ciebie. Jak to dzisiaj czuję, jak to dzisiaj widzę, jak to dzisiaj rozumiem i dlaczego to nie idzie w parze. Czy to z określeniem przyciągania, czy to z określeniem tworzenia, czy kreacji rzeczywistości. Więc doszedłem poprzez to do określenia, które mnie na dziś satysfakcjonuje znacznie bardziej. Nie wiem, czy ono jest najlepsze, ale póki co takim mi się wydaje, że jest dobre. Nie widzę w nim słabości, nie widzę w nim mylnych insynuacji zwodniczych. Tak jak było w przypadku przyciągania, czy kreacji, czy tworzenia. To jest właśnie określenie świadomej nawigacji poprzez rzeczywistości. Świadomej nawigacji poprzez rzeczywistości. Tak bym dzisiaj określił prawo przyciągania, sekret, potęgę podświadomości, czy świadomą kreację własnej rzeczywistości. Zamiast tych określeń postawiłbym świadomą nawigację poprzez rzeczywistości. I to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć tobie dzisiaj. Zacząć od precyzji, od semantyki, czyli precyzji określeń. Od tego, że pewne określenia przestały być dla mnie najbardziej precyzyjne. Wręcz, co gorsza, stały się dla mnie niesprzyjające, dlatego że rozpoznałem w nich istnienie zwodniczych sugestii, nie idących w tym kierunku zgodnym, że tak powiem, z prawdą. Nie dotykających natury w taki najbliższy sposób, najbardziej trafny. Dlaczego? Dlatego właśnie opisałem już tobie, dlaczego. W związku z tym, jak to się ma do konceptu postrzegania rzeczywistości jako te kadry bezkresne. Więc to jest, od tego chciałbym wyjść z nowym takim motywem w źródle kreacji, odświeżonego postrzegania prawa przyciągania, sekretu. To jest właśnie koncept nawigacji poprzez rzeczywistości, świadomej nawigacji poprzez rzeczywistości, który wygląda właśnie tak, jak to opisałem, czyli mamy ten bezkresny stół, bezkresny ocean nieruchomych kadrów i życie, doświadczenie życia wyłania się z przechodzenia naszej świadomości poprzez te kadry, tak jak z tą animacją przerzucanych odpowiednio szybko stron w zeszycie, z klatkami, z poklatkowo narysowaną animacją. I to, jakie to będzie życie, jakie życie się wyłoni z tych stronic, to zależy od tego, przez które stronice przejdzie ta nasza świadomość. A to, przez które stronice, przez które klatki, przez które kadry przejdzie, to zależy bezpośrednio od tego, czemu dajemy swoją uwagę, co jest tendencją u nas, jeżeli chodzi w temacie dawania uwagi, inwestowania uwagi, naszych emocji, uczuć, mentalności, przekonań, tak jak mówiłem. Co będzie dalej? Wiesz, dalej tylko nadmienię, gdyż to jest już wszystko, o czym chciałem opowiedzieć tobie dzisiaj. Właśnie to zagadnienie. Od sekretu, od przyciągania do świadomej nawigacji poprzez rzeczywistości. Semantyka, precyzja określeń, nowe spojrzenie. Natomiast co będzie dalej? Być może znajomym jest dla ciebie zagadnienie mechaniki czy fizyki kwantowej.
Ono zabiera coraz więcej miejsca w przestrzeni publicznej, w uwadze publicznej. I wiesz, co dzisiaj chciałbym nadmienić, to, że jeżeli chodzi o fizykę kwantową, to tak jakoś zdumiewająco, podejrzanie, wiele analogii się wyłania, wiele zbieżności w tejże fizyce kwantowej z konceptami sekretowymi. Jeżeli tak porównać ze sobą, zacząć się przyglądać temu, co tak naprawdę jest w tej fizyce kwantowej, i z drugiej strony wziąć sobie sekret, to możemy z zaskoczeniem zdać sobie sprawę, że istnieją zbieżności. I to takie dosyć spektakularne zbieżności. I jest ich, jak wspomniałem, podejrzanie wiele. To jest bardzo interesujące zagadnienie i o tym zagadnieniu właśnie chciałbym również Tobie opowiedzieć w dalszych epizodach źródłach kreacji. O tych zbieżnościach, o tym ciekawym bardzo dialogu, ciekawych zbiegach okoliczności, w cudzysłowie, pomiędzy mechaniką kwantową a konceptem świadomej nawigacji poprzez rzeczywistości. O tym więcej w kolejnych epizodach źródła kreacji. A teraz już dziękuję Tobie za całą uwagę, za cały czas spędzony ze mną dzisiaj, zapraszając Cię jednocześnie do odsłuchania kolejnych epizodów źródła kreacji oraz życząc przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy. Mówił Thomas Lee. Bye.